loteria, samochód dla widza, całkowicie za darmo, Dodge Challenger. I to nie będzie ten samochód. My ten samochód przekazujemy całkowicie, ale to całkowicie za free. I ten samochód będzie do wygrania już w czerwcu. Dzień dobry, witajcie. Jesteśmy w raju motoryzacyjnym w świecie BMW. A za mną Krzysiek, który chce Wam pokazać kilka swoich samochodów. Ile ich w sumie jest? 20,5. Słyszeliście? 20,5. Dzisiaj pokażemy Wam... Dzisiaj, nie dzisiaj, bo rozłożymy to prawdopodobnie na 4 odcinki. Pokażemy Wam 4 samochody. Trzema... Nie, w sumie czerwonym też się możemy przejechać. Tak, czerwony też jeździ. No to 6 samochodów Wam pokażemy po prostu czysto przez przypadek. Jeden bez silnika jeszcze. 4 się spróbujemy przejechać. Mamy ogólnie teraz załamanie chwilowe, pogodowe i duży wiatr, ale zaraz sobie jakoś z tym poradzimy. Pierwszy samochód, który widzimy, ty od razu tłumacz te samochody. 6E24. Tak. M. Skąd pomysł? M? Właśnie, za tak, każdym to razem jest widzę, M65. Że. Czyli ty musisz mieć M wśród swoich, w swoich garażu. Tak mi się uwaliło, że M-ki. Każdy model musi być M. No. No to ja idę oglądać, a ty opowiadaj. Skąd przyjechała? Wiesz co, to kupione w Japonii, wylicytowane tam za w miarę dobre pieniądze. W sumie miałem nie brać następnej szóstki, bo mam 6 czy 5 CSI. 6 czy 5 CSI? A tak. Tutaj nie widzę tego. Nie, to jest w Norwegii, ale okay. Będzie w Polsce, bo chyba ją taki jeden kolega z Ultrace'u kupi. A jak ją kupi, to hajs z tej pójdzie w tą. Czyli w renowację. Czy no, ten samochód ta dopiero co? Cała co ten samochód tak. Dopiero co gdzieś kupiony, przypłynął? No, z rok temu. A, czyli ona jest taka jeszcze przed na pełną razie renowacją. Nic nie było zrobione. Czyli tak, o właśnie, dobra, tak. To zobaczymy samochód, jak płynął z Japonii. To jest, najważniejsze jest to M88, ten sam silnik co w M1. Bardzo cienka linia oddziela upór od głupoty. Oto BMW M1, pierwszy super samochód tej marki. Pierwszy bawarski samochód z centralnie umieszczonym silnikiem. Jeden z najlepiej ocenianych supersportowców w historii, który jednocześnie dla niemieckiego producenta okazał się absolutną katastrofą. Te bardzo samochody rzadki. Da się spotkać gdzieś na ulicy oczywiście, ale żeby była akurat z tym silnikiem, jeszcze szczególnie z napisem M-Power na deklu, bardzo ciężko spotkać. Wygląda to fajnie, ale jeżeli będzie odnowione czyściutkie, to wtedy dopiero będzie ten taki najfajniejszy look. Oryginalna felga, jeszcze zobaczymy szybko wnętrze. Czy ono jak przyjechało, to było jakkolwiek gdzieś coś tam? Nie, nic nie było, nawet posprzątane w niej nie było. A, dobra. Czyli... Tak jak stoi. Czyli samochód w takim stanie przyjechał sobie z Japonii. Ale przejdźmy tutaj dalej, bo sam pomysł tego, co my teraz tutaj widzimy, czyli wiaty garażowej przeszklonej dookoła, robi taki mega fajny efekt, że no to proszę bardzo, tam się odbijamy pewnie w szybie, ale zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj taka ekspozycja normalnie jak w salonie samochodowym. I ładnie wygląda, jak zapali światło w nocy, tak? No. Zdjęcie przecież tutaj wkleimy, jak to tak. Wygląda, bo co jest najlepsze, co jest najśmieszniejsze, że tutaj, o dosłownie tam 4 metry za ulicą, jest linia kolejowa i tędy jeździ sobie pociąg. I ludzie, którzy jeżdżą sobie tutaj na tej trasie... Do Krynicy na przykład, mają okazję, szczególnie wieczorem, jak sobie jadą, mają okazję przeglądać sobie tutaj całą tą witrynę i te samochody, które widać. Wydaje mi się, że u niejednego człowieka zapadło to w pamięć. Samochody, które tutaj dzisiaj mamy i o których chcemy porozmawiać, to oczywiście BMW M. I tu są wszystkie M3. Są wszystkie, ale nie tutaj. Znaczy te wszystkie takie najbardziej kultowe, tak. Bo z tych wszystkich... Trzy pierwsze, te stare. Tamtą, czyli BMW E30, pójdziemy oglądać jako ostatnią, czyli w ostatnim odcinku. E36 w Cabrio M3, jako w drugim odcinku i dzisiaj BMW E46 M3. I to E46 zobaczyłem ostatnio i co mi się tu najbardziej spodobało, to wnętrze. Jak za chwileczkę wyjedziesz, to pokażemy. Powiedz mi w ogóle, skąd pomysł na te samochody? No, wiesz co, pomysł się zrodził już dawno temu. Pierwsze BMW moje to było E92 M3. Prawie 10, no nie, no więcej, 11 lat temu. No to już to prawie nowe musiało być. No, to było 4-letnie chyba. Przejście z Mazdy 323F do M-ki. Tak z 90 koni na 420. 323F-ka, czyli ta szyba bez ramek, tak? Te cztery drzwi, szyby bez ramek? Z takimi okrągłymi szybkami, lampkami.
Ta, bo 3-2-3 to nie, była... nie ta, co światła do góry, tylko następna. No, ta, co miała takie małe lampki takie z przodu lampki, tak, i cztery tak, drzwi otwierane i szyby bez ramek. Dokładnie. Taka, to taka ładna była. I z takiej Mazdy, Przeskok na M3. Tak. Ale poczekaj, bo w sumie nie powiedzieliśmy jeszcze najważniejszego tutaj samochodu, nie zaprezentowaliśmy. BMW 850 CSI. To sobie może zostawimy całkowicie na jakiś kolejny, całkowicie inny odcinek, bo 12 cylindrów pod maską w takim samochodzie, jeszcze w takim stanie, no to warto zobaczyć cały odcinek. Wiecie, nie da się nagrać wszystkiego w jednym odcinku, bo odcinek musiałby trwać spokojnie z 6 godzin, bo o każdym samochodzie można bardzo dużo mówić, a jak może kątem oka już zauważyliście, tu jeszcze jest taki Volkswagenik, którego dzisiaj może uda nam się też nim przejechać, bo po prostu chcę wykorzystać ten czas. Jeżeli to jestem, to chciałbym z każdego z tych samochodów skorzystać, także na pierwszy ogień jedziemy ze 46. To jedziemy. Wyjeżdżaj. Karbonowy grill, przodu dokładka pod zderzakiem. Granatowy kolor, pomarańczowy migacz. Jak to w ogóle pięknie wygląda. Perfekcyjna konfiguracja, powiem ci, kolorystyczna. Fotelik schowam, bo się chyba nie zmieścisz. Nie, ja dziękuję. Dzisiaj nie skorzystam, chociaż te foteliki przednie w tym samochodzie są bardzo zbliżone do takich właśnie specjalnych foteli, bo od razu co, otworzyłeś drzwi, więc od razu powiedzmy, to nie są oryginalne fotele z tego samochodu, a zwracają uwagę chyba najbardziej w tym wszystkim tutaj. Przez te fotele i przez tą kolorystykę ten samochód ogólnie nie wygląda na swoje lata. No. Ja ci powiem, że on jest przez to dużo świeższy. Te fotele pasują do każdego auta. Z czego fotel? To jest Recaro CS Forda Focusa RS-a. W X5? Plug and play wszedł. No w ogóle tak, jeżeli chodzi o Recaro CS, bo to jest ten wzór fotela, pasują do każdego auta, ale ta kolorystyka, to przeszycie, to jest taki twój pomysł? Czy ktoś ci gdzieś coś tam poddał, gdzieś podgarnąłeś? To było robione, tutaj możesz najechać, braci Pietrzak w Gliwicach. Okej, czyli to, ale pomysł czyj? Czy podglądałeś to gdzieś, czy... Ja im powiedziałem mniej więcej, jak to chce, żeby wyglądało, no i zrobili projekt, no i poszło. Czy boczki były? Boczki oryginalne. Ona boczki w ogóle oryginalne miała taki kolor. Czyli ona miała normalne te fotele M-kowe, te brązowe, takie skórzane. Troszeczkę się odcień różni, bo cieniu to widać, słońcu tego nie widać. No tak minimalnie teraz, kiedy dopiero powiedziałeś, ale tak to karbonowe te wszystkie te jakieś dokładki, jakieś tak, te wszystkie jednego listy. Brakuje, bo tam się poprawia. Czyli ten od skrzyni biegów. Tutaj się nie przejmujcie, tutaj nic nie jest zepsute, to będzie. Kierownica, wszystkie dokładki. No to chyba najważniejsza rzecz. Tam też jest fajnie. Czyli karbonu, ja już rozumiem, że karbonu wszędzie do pełna, bo jeszcze są dwa poczekaj, elementy, ja teraz, które... Ja teraz pokażę, karbon na lusterkach, karbon tutaj na wylocie, karbonowy próg, karbonowa listwa progowa tutaj, karbonowe dekory, karbonowa ta osłona kierownicy góra-dół, karbonowy dekor na kierownicy, cały tunel środkowy, klameczki, tutaj wewnętrzne osłony do lusterek, co jeszcze karbonowego tu mamy, z tyłu dyfuzor, karbonowy, znaczek M3 karbonowy. No i żeby nie było wszędzie karbonu, to tu też trzeba było trochę karbonu dać. Ty, no karbon jest wszędzie. Tu jest karbonowa cała pokrywa. Karboniki, co tu muzyka, tak? Tak. Bagażnik taki, że tutaj żal czegokolwiek schować, można tylko schować szmatki i kosmetyki. Lubię takie samochody, aż to się tak miło ogląda. Wiewozisz czasami coś w tym bagażniku, czy szkoda? Tak, walizkę na zlot. A, okej. Na ręczniku. Lewarek jeszcze, o którym nie powiedzieliśmy, skrzynia SMG, czyli manual z dokładką hydrauliczną, która zmienia za nas biegi. Jeszcze sekundka, bo sobie zobaczę felgę. Co my tu, jakie tu mamy koło? 19, 18? 19 Workmeister MT1. I hamulec skądś chyba, tak? Tak, wiesz co, to jest hamulec, wozu? Nie powiem ci dokładnie co to jest. Czterotłoczkowe? Czterotłoki, to jest jakiś z motosportu. Jedyne co mi tu weszło w tą felgę. Okej, czyli tarcza oczywiście większa, tak. Ale tutaj wiem, że w MC chyba tylne tarcze też są strasznie duże, z tego co pamiętam. Zobaczmy tak, tylna tarcza, jak na tylną tarczę, to jest dosyć duża średnica. Wiem, że BMW 46 miało taki zabieg, ale ten kolor jest piękny, ten granat. No przecież piękne auto. Carbon Schwarz. O, jeszcze karbonik znalazłem następny, uwaga, jest tutaj. Tak, jest w lampach. Jest w lampach nawet. A pomarańczowy migacz, powiedz mi, czy tak chciałeś, podoba ci się? Czy... Tak mi się podobało, że do tego środka to fajnie wygląda, nie? Bo ja i zacisk w kolorze ja środka. Ja kilka zrobiłem takich sobie samochodów gdzieś tam kiedyś w życiu, na zasadzie gdzieś tam do sprzedania czy coś i właśnie bardzo dużo ludzi zmieniało zawsze na białe, a ja sobie na odwrót. Białe i z tyłu tak samo, ale w ogóle mi to nie pasowało do tego auta. Też troszkę jest karbonu.
No jest troszkę karbonu, karbon jest wszędzie. Dolocik, Volvo. No, powiem Ci, to kawał tego dolotu. No, drze się bardziej jak wydech. Mało, no, ja powiem Ci, nawet w Hellcatcie takiego wielkiego dolotu. Zasysa dużo powietrza. Oczywiście silnik MZS54 zrobiony, podwójny vanos. Oczywiście dekiel zaworowy też karbonowy, no i przepustnica do każdego. Tutaj jest 6 cylindrów, jak gdybyście nie wiedzieli, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tam sześć pod spodem. I każda przepustnica osobno to jest specyficzne dla silników M. Do tego karbonowa rozpórka, który to jest rok? 2006. Ile tam mamy przebiegu? 119 na chwilę, 120 na chwilę obecną. Dobrze, to dobrze tu wygląda, powiem Ci. No. Kompletnie wszystko, każda naklejeczka, każda śrubka, spinka, to jest w tych samochodach, w ogóle w samochodach. Jeszcze nie pucowane przed sezonem, bo nie było czasu. Tutaj jakaś tabliczka mówiąca o numerze. Evolve. Seria Evolve. To jest Demo to? Car Car Audio. Wiesz co, on robił nagłośnienie i te wszystkie karbony. I to jest na gwincie? Tak. Jakby ktoś chciał pytać, czy tu jest jakieś KW powietrze, czy... KW Variant 2. Oskarek. A few moments later. E46 M3. Powiem Ci, że teraz jakbyś miał wybrać najbardziej kultowy M3, to co byś wskazał? No, najbardziej kultowe to oczywiście, że E30, nie? E30 chyba wygrywa, nie? W tym wszystkim. A gdybyś miał wybrać wśród swoich samochodów tą najlepszą? To jeszcze najlepszy? Jest takie, o którym nie wiem, czy wiesz, mało ludzi wie, E9. CSI. Nagrywałem 2 tygodnie temu. Tak? Tak. No widzisz. Nagrywałem 2 tygodnie temu taką po pełnej renowacji, można powiedzieć z zerowym przebiegiem. A E9 masz gdzie? Tu w Polsce? W Norwegii. W Norwegii, wiesz co, była kupiona w Polsce z 8 lat temu albo 9. To był taki projekt, który był po lakierze, od gościa z Bielska kupiony. W ogóle to pojawił się na giełdzie klasyków. A można ją zobaczyć na Twoim Instagramie? Tak. Tam ze 2 czy 3 zdjęcia są. Okay. Na giełdzie klasyków się pojawił i dzwonię do taty z Norwegii, nie? Ty, kurde, tata, bierz lawetę i jedź poza auto. No jak, kurde, nie zobaczyć? Tak mówię, jedź, kurwa, bo jestem pierwszy, kto zadzwonił. Zaraz jak to ktoś zobaczy, to ktoś weźmie, nie? Ty, za 42 tysiące złotych albo 5, już nawet nie pamiętam. Ale jeżdżąca? No, po lakierze do złożenia. Miało być wszystko, oczywiście, wiesz, jak wszystko. Pół rzeczy nie było w tym aucie, żeby go złożyć. Powoli, powoli coś tam się składa, bo to w ogóle takie auto było, że sobie myślałem, że sobie go sam złożę, żeby mieć jakąś tam satysfakcję, no ale niestety ze mnie ani nie jest mechanik, ani się na tym nie znam za dobrze. Trochę koledzy przyjechali właśnie ci z Rasta Garaż, Rasty Garaż pomóc. No i powoli, powoli można powiedzieć, że jest tak w 95% gotowa. Powiem Ci, ten dźwięk to jest to. No, dolot gada głośnie jak wydech. Nie no, dźwięk jest niesamowity. Wydechu nie słychać w tym aucie. Ale ogólnie wydech w 46 nie jest wcale jakiś taki bardzo głośny, nie? Nie, jak... tylko tu jest też MG Motorsport zrobiony wydech. Troszkę głośniejszy, ale no dolot go zagłusza. No dolot jak ten tam, dolot jak wiadro taki to... Ale te fotele to bardzo dobry pomysł. No, jak ktoś by chciał sobie zmienić fotele w swoim samochodzie, to bardzo dobry pomysł. Dajesz skrzyni biegu zmieniać sobie samej biegi, czy zmieniasz ją łopatkami? Wolę łopatkami. Czyli sobie sam narzucasz, tak? Ale ogólnie jak odbierasz tą skrzynię biegów, ok? Troszkę wolna, proszę, ale... Jazda na gwincie, niestety, czyli każdą przeszkodę typu tory, cokolwiek trzeba robić w poprzek. Tak, jest taki, że wydechem haczę, no teraz się udało nie zahaczyć, ale przeważnie wydechem środkowym. Co wiesz, to akurat nauka jazdy takim samochodem, że wszystkie hopki, wszystkie przewyższenia na drodze się robi właśnie pod skosem. No i co do tej skrzyni? Jest ok? Czy na przykład wolałbyś w manualu? Takim, znaczy w manualu, bo to jest manual, tylko że z tą nakładką. Wolałbym całkowicie manuala, tak? Nie? Na przykład E92 mam w manualu, no i powiem Ci, że zajebiście się tym jeździ. No E92, inna już charakterystyka tego silnika, nie? V8. No ale to lubię tym jeździć, lubię te, wiesz, zmieniać biegi na manetkach. A teraz porównanie do E36, bo do E30 to nie mówię porównania, bo jednak E30 jest dużo, dużo starsze. Ale E36, kiedy klienci jak gdyby wtedy przesiadali się z E36 do E46, bo ja pamiętam czas, kiedy powstało E46 M3, bo to takie moje lata motoryzacyjne. I pamiętam, że to wtedy był taki szał, że... Może to nie był najszybszy samochód na świecie, bo tu jest 340 koni w serii. I teraz już może jest dużo szybszych samochodów. No. Ale jakie masz porównanie do E36? Nie lubię nią jeździć. Nie lubisz, ale dlaczego? Przez znowu co? Nie, skrzynia biegów, skrzynia, silnik? To ja nie wiem, to jest taka debilna skrzynia, że nie wiem, kto to w ogóle wymyślił.
Najchętniej to bym to wywalił całkiem i zostawił zwykłego manuala, tak. Okej. Okay. Chyba teraz musimy wyjaśnić, bo może ktoś w filmie nie zrozumiał, że my nie mówimy teraz o E46, tylko o E36, bo Krzysiek w E36, tym, które stoi tam w garażu, ma też ten półautomat i tam to się już nie spisuje tak dobrze. Ogólnie tamto auto, to taka ciekawostka, kupił sobie we Francji inwalida i ona była przystosowana, wiesz, miała te manetki, gałkę tu na kierownicy i jakieś tam manetki do biegów, do... To może dlatego ten nie automat? Do biegów, tylko do gazu, nie? No. Tak, dlatego też ten automat, nie? Okej. Okay. Mam te wszystkie bajery z tego auta. No to taka, wiesz, to jest taka wartość, no. Tak jakby trochę dodana, tak. No bo takie no, w serii nie wychodziło i może to być jedna z niewielu M3-ek przerobionych na auto dla inwalidy, nie? No. E46, ja uważam i tak też bardzo dużo ludzi to pewnie potwierdzi, że to, ja tak uważam, że to jeden z najfajniejszych. Sorry? Nie no, dźwięk jest kurde mega. Dźwięk jest fajny. Jak on się w ogóle kręci cały czas bez końca? No, no do odcinki. O kurcze. Nie no, dla samego tego dźwięku w ogóle chyba. No nie, myślę, że to będzie słychać, ale... Halo, panie, bo tam stoją! Nie no, co tam, 60 było. No, 60 i ten dźwięk taki przy tych 60, taki dobry. O kurczę, fajny. E46, bo chcę dokończyć, to taka jedna, moim zdaniem, jedna z najfajniejszych w ogóle trójek. Ja nie mówię, że M3 będzie akurat tą najfajniejszą, ale E46 taka jest, ma wszystko w sobie, jest taka w miarę nowoczesna, bo popatrz, ten samochód była w ogóle się, tego auta, tak, nie zastarzał taka się, nie? Nowoczesna, no. Że on się w ogóle, tutaj zero zastrzeżeń w ogóle do deski rozdzielczej, tak. Na przykład. Zero zastrzeżeń do tych zegarów, do całego tego designu w tym samochodzie. Ty jeszcze trepsatając te CS-y tutaj, to jak gdyby wyprzedziłeś czas, bo tak naprawdę teraz nowe G wygląda tak z tymi fotelami karbonowymi. No. Ogólnie jeszcze taka ciekawostka, te fotele były zrobione na oryginalnych spodach od zwykłych fotelów, od tych sportów, żeby były elektryczne całe, nie? No ale niestety fotel był strasznie wysoko. Strasznie wysoko, no. Ja siedziałem tak, wiesz, przy suficie, nie dało się to wytrzymać na tym, niestety musiałem to przerobić. Gdzieś ostatnio nawet z kimś rozmawiałem, to właśnie w filmie, że jednak te elektryczne... A właśnie, w BMW M2 nagrywałem i właściciel, konfigurując sobie M2, przez to, że jeździ i w rajdach jeździł i w ogóle jest fanem BMW, powiedział, że właśnie musi być manual, nie może być elektryka. I dzięki temu... Jest, no widzisz, popatrz, podjeżdżasz takim autem, robisz tak. To nie... Ty... Czyli nie trzeba dużo... Czyli nie trzeba dużo miejsca, żeby to zrobić. Nie no, ten dźwięk jest kurde mega. Jest okej. Okay. Nie no, dźwięk mega. Jeździsz gdzieś samochodami? Pokazywać je? Na jakieś? Tak, na zloty różne. Zloty, spoty, kiedy syndykat, masz czas? Podstawa. No widać, na syndykacie to widać, bo chyba... Altrace, Dabit. No zobaczymy. Czyli na tych wszystkich, eventach, które... Takich większych. Na tych większych starasz się być. Czyli ogólnie samochody są znane w środowisku. Tak. Nie jest łatwo na wszystko przyjeżdżać, bo niestety siedzę za granicą na stałe. Ale w wakacje, w okresie, gdzie jestem w Polsce, to staram się być na różnych zlotach. A tam na co dzień czym jeździsz? Nie ma się co chwalić. Odkurzaczem. Czyli? Teslą. Przynajmniej jest szybko. Nie, wiesz co, w Polsce jakbym siedział, nie kupiłbym w życiu elektrycznego auta. Nie ma po co, nie opłaca się, nie ma takich ulg jak w Norwegii, nie? Tam się jeszcze opłaca. Jak którą masz Teslę? Model S. 2019 rok. No to tam już jest po prostu szybko. Ale tak szybko bez wrażeń, nie? Oprócz tego, że szybko, co, no, to żadnych innych. Na początku jak te auta się pojawiały, no to było takie wielkie wow. A teraz tego tam jeździ więcej jak
czegokolwiek. No dużo ma tych bajerów, no. Takich jakiś tam w ekranie, że to się rusza, tam to mruga, tak. Jakieś gry, tam możesz sobie grać na kierownicy. Tak. Ja jeździłem. Bardzo lubi serwis, bardzo lubi. Tak? Ja jestem stałym bywalcem. O kurczę, a wydawałoby się, że to się nie psuje. Tam się wszystko psuje. No to dobra. Ja mówię, że mam jakoś pecha do tego auta, bo kumpel kupił, w tym samym czasie kupiliśmy. On tam kilka razy był z jakąś pierdołą, a ja powiem ci, 4 lata. To z 50 tysięcy zrobiłem serwisowymi samochodami i 30, chyba 6 albo 7 razy już na serwisie. Boże mój! 4 lata. Ale co, po prostu się... To jakieś pierdoły, to coś z zawieszeniem, to się komputer wieszał, to klamki nie wychodziły, to się lusterka same składają. O kurczę. Wiesz, same takie... Takie bzdury denerwujące. Bzdury, no. To ostatnio, kurczę, byłem w Polsce w ogóle tym autem i podjechałem do galerii. Gemini w Tarnowie, podładować się, wpinam się do auta, jeb, wywaliło cały prąd w galerii. Takie zwarcie z tak? No. O kurczę. No i z galerii odholowana do Warszawy, do serwisu. Ale nie ma co gadać o Tesli, pogadajmy o BMW. A pamiętasz E46 M3 z TFM Turbo od Adama Klimka? Takie szare? Aha. To ono jest... Szare, srebrne? No może, szare ono może, no. Ono jest w Krakowie. Tak? Mhm. Nie no, ten dźwięk jest niesamowity w ogóle. Taki... Próbuję znaleźć na niego określenie, takie wibrującego no. Czegoś. Jakiejś wibrującej blaszki czy czegoś, powiem taki ci, że... troszkę metaliczny, metaliczny, ale... wiesz co mi przypomina? Może to teraz głupio zabrzmi, ale przypomina mi Maserati. O. No, Maserati ma taki dźwięk, taki... drżącej blachy. No. Nie no to już... Nie. Coś pięknego. A to gdzie to w ogóle jeszcze do kręcenia się? On tu ma żółte pole przy 7,5 tysiąca obrotów zaznaczone. To, przyznam się, bez bicia trzy paki nie ujechałem. Tak? No to trzy paki, to jest koniec licznika. No. Jeszcze, co najlepsze, zdjęcie sobie zrobiłem. Zdrowym. Bo by mi nie wierzył, nie? Mogę ci pokazać. Zdrowy motor. Nie no, jednak jakby ktoś chciał sobie kupić BMW M3E46, to warto, słuchajcie. Tak. Warto, warto. Dla samego tego takiego fanu. Nie no, ten dolot jest... Nie no, miazga. I ten samochód im wyżej się kręci, tym mocniejszy się robi. Tak. Miałeś jakieś problemy ze skrzynią biegów, albo w ogóle jakiekolwiek usterkę w tym samochodzie? Ze skrzynią nie. A jak długo w ogóle ją masz? 3 lata. Okej, okay. Czy cokolwiek się w ogóle zepsuło w tym momencie? 3 lata, może ciutkę więcej. Wiesz co się zepsuło? No teraz jak słyszysz, coś tam stuka z tyłu. Myślałem, że to dyfer. Dyfer był regenerowany, więc nie dyfer. I wydaje mi się, że półosie są do wymiany. Że już są, dostały trochę. Ale wiesz, no od mocy, tyle no, lat. No, tak. Samochód już ma blisko 20 lat, 117 tysięcy kilometrów. W nich też był problem z wyrywającą się belką. Tak, tyłu, tak, tylna belka, no. Ale wiesz co, nie pamiętam, czy to czasami tylko nie przed liftem i potem jakoś to poprawili po 2000 tamtym pierwszym czy drugim roku już coraz bardziej gdzieś tam to było to poprawione? Ostatni wypust. Ale jakieś takie usterki mechaniczne, typu silnik, coś? No, nic takiego nie było. Powiem ci, mam ją 3 lata. Zrobiłem nią 9 tysięcy kilometrów. No, też nie jakoś bardzo dużo, aczkolwiek no, i tak na takie samochody. No, wiem, no, muszę to jakoś... To jest... Nie, to proszę pana, my tu jedziemy samochodem na gwincie, a nie jakieś tam, kurde. Autobus to się musi pieszy. Autobus to on sobie tutaj fik na wielkich kołach, to nie rozumie, że tu jest ciężko. Niestety, mogli zrobić proste przejazdy. Sprawa została... To jest też to. A to przyciera wszystko? Przyciera, wiesz co, przy dużym skręcie, a to tylko w prawo. Okay. Sorry, tylko w lewo jak skręcasz. I to chyba prawe koło przydało no, prawe koło, nie? No. Coś no, tam ale... chyba nad kole jest, może nie wiem, spinka jakaś wypadła i nie krzywo siedzi, nie. Zrobiliśmy przejazd, udało muszę się. Muszę sprawdzić. No jak ja przejechałem przejazd, zaliczyłem, znaczy da się jeździć. Ta. Po prostu trzeba tylko powoli uważać i to wystarczy w zupełności. Ale fotele mega, to muszę chyba zwrócić tu uwagę 15 razy w ciągu jednego tego filmu, że takie fotele mega sprawa. I wygodne, no. Bo jeździłeś w tych nowych karbonach, w nowej MC? No oczywiście, bo mam taką.
A, okej, okay, dobra, no głupie pytanie, dobra, ale jak nie, jak, mi się jak wygodnie, masz... ja z Norwegii tym przyjechałem do Polski i super. Ja miałem okazję jeździć dwoma pod rząd. Spać się w nich nie da, tyle ci powiem. Miałem właśnie dwa takie samochody pod rząd, jedne z karbonami, czerwoną z karbonami, z czerwonymi karbonami, a drugą czarną z pomarańczowymi komfortami. Jednak komforty do takiego normalnego użytkowania wybrałem. Na pewno wygodniejsze. Bo jednak wysiadanie przez te pałąki nie, i wsiadanie... Tak. Wsiadanie spoko, bo wskakujesz, ale wyjść no. z tego, jeszcze jak stoisz pod górkę, przekichane. Kiedy ja, wiesz, w ciągu dnia czasami wysiadam z samochodu po 40 razy, bo tu podjadę, tu podjadę, tu podjadę, to mnie denerwowało. Wizualnie, no przecudowne, piękne fotele. Aczkolwiek, jeżeli miałbym konfigurować i używać, tak jak ja używam samochody na co dzień, to jednak chyba bym wybrał te komfortowe. Nie są wcale jakoś bardzo dużo brzydsze, aczkolwiek no niestety karbony te nowe kubełkowe są przepiękne. I dlatego te CS-y teraz tu w tym twoim samochodzie też wyglądają fenomenalnie. Powiem ci, że teraz normalnie nie wiadomo, który... Jak ty w ogóle wybierasz samochód, którym jechać? No jak to robisz? Różnie. No kurczę, blade, wychodzę, patrzę, w same M-ki stoją. Którą dzisiaj pojadę? Jeszcze się kilka robi, więc będzie więcej wyboru. Idziemy do E36. Idziemy. Ja to się zastanawiam, jak ty wyjedziesz przez ten próg. Słucham? Ja to się zastanawiam, jak ty wyjedziesz przez ten próg. Komplet dystansów. Wszystkie kierownice do wyboru, jakie chcielibyście mieć, jakie występowały w samochodach BMW. Tu trochę felg, ja to widzę. Do driftowozu miało lecieć. Tu jest cały środek z M5 czy 4. Ale tu czasem ze znajomymi sobie przesiadujemy. Gwincik tu się znajdzie. Tutaj stoi M5. Jest 850, którą widzieliście. X5 ciągnie. E46 i tam zobaczy, że fotele są te same. To nie jest tak, że tam to jest po prostu kupione gdzieś tam. Nie, no, nie wierzę. Lepiej tak wydawać niż inaczej.